Dziesiąty festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął się już w czwartek od symbolicznego ogniska i wspólnego grania, którego główną gwiazdą był Grzegorz Ornet-Stępień. Jest mi miło, że na 10. rocznicę zostaliśmy zaproszeni jako Ornet i z moim debiutanckim materiałem. Wielki Ogień na Dobre rozpoczął się w piątek 8 lipca koncertem laureatów. Na scenie amfiteatru w Parku Miejskim stanęli zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu Paulina Lenda i Kruk. Zespół z przyjemnością wraca do Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostatni rok to dla nich intensywny czas. Muzyka zmieniła się, już może nie jest to blues, ale tak oscyluje między rockiem, a trochę takim, kurczę, grunge'em może troszkę. Nie wiem, czy ludziom tutaj no do końca to odpowiada, ale myślę, że się podobało. Ale odbiór był pozytywny, tak, odbiór był pozytywny, więc, jest okay. Więc chyba mimo wszystko, jest, mimo tego, że nie było to takie ciężej, stricte bluesowe ale... i cięższe granie, to jednak się podobało, także super. Publiczność ubiegłorocznych laureatów nagrodziła gromkimi brawami. W sobotni wieczór na scenie amfiteatru odbył się wyjątkowy koncert ku pamięci Piotra Hewiego Wrzosowskiego. Wspólnie zagrali Przyjaciele Muzyka. Gdzie dziecko bez trwogi spogląda w czystwinę białych mur, bo wierzy z nich tylko deszcz. To jest koncert, który poświęciliśmy w całości Piotrkowi Wrzosowskiemu, gitarzyście, który pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego, który ostatnie swoje dni spędził grając z nami trasy koncertowe w zespole Ornet. Kogo zobaczymy na scenie? Kieleckie składy Josephów dwóch, jeden Mafia, drugi zespół Sen, obecnie ex-Ira i założyciel zespołu Kramer, w którym Piotrek Wrzosowski nagrywał i grał na początku właściwie rock'n'rollowej swojej drogi, takiej poważnej zawodowej. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę podczas finału odbywały się przesłuchania młodych grup muzycznych. Część konkursowa tegorocznego festiwalu Wielki Ogień była wyjątkowo obfita, zarówno muzycznie, jak i ilościowo. Szranki stanęło ponad 20 zespołów. Szranki stanęło 20, nie pamiętam, 7 czy 9 zespołów, 13 ostatecznie wystąpiło w konkursie. Przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy chcą ze sobą konfrontować muzykę, którą wykonują. I to jest zdecydowanie wartość tego konkursu, tego festiwalu, bo wiadomo, że są również imprezy towarzyszące, różne inne akcje, ale dla nas najważniejsza i zawsze dla mnie najważniejsza była ta część konkursowa. Nagrodę publiczności zdobył kielecki skład Wolni Ludzie, grający muzykę reggae. Wspaniałe wręcz docenienie, siła serc, bo wy też macie siłę serc. Zespół dzień wcześniej został dostrzeżony na arenie ogólnopolskiej. Wczoraj, zdobywając główną nagrodę na największym z trzech festiwali reggae w Polsce, czyli Reggae Land, zdobyliśmy tam główną nagrodę, pierwsze miejsce, wygraliśmy kategorię debiuty i dzięki temu możemy spełnić swoje marzenie jeszcze bardziej, bo nie dość, że możemy wydać 500 płyt dzięki właśnie temu konkursowi, to na większą skalę, to zagramy na najważniejszym festiwalu tak naprawdę w Polsce, czyli jest to Ostruda Reggae Festival 2016. Najlepszym zespołem 10. festiwalu Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej jury wybrało zespół Metka. Jesteśmy zespołem w miarę młodym. Jesteśmy laureatem festiwalu Wielki Ogień. Tak. Jednak pomimo tego, że gramy dosyć krótko, to udało nam się już zagrać na przystanku Woodstock. Zagraliśmy też w pociągu, który jechał na przystanek Woodstock. Zagraliśmy na pierwszym Woodstocku ukraińskim. Na Majdanie w Kijowie. No,
Na wrzesień jest planowana pierwsza debiutancka płyta. Tak jest. Nasza. Ukoronowaniem wieczoru oraz 10. festiwalu Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej był występ Ani Rusowicz oraz Piotra Nalepy. Artyści specjalnie na Wielki Ogień postanowili wykonać dwa utwory zespołu Breakout. Tak, tak, dzisiaj z Piotrkiem zagramy dwa numery, poszłabym za tobą i w co mam wierzyć? Taki numer odkopany, przepiękny, który ludzie gdzieś tam w ogóle... Mam wrażenie, że nie jest tak popularny jak reszta numerów, a jest po prostu mistrzowskim numerem, mistrzowską kompozycją. Wielki Ogień to już wizytówka Ostrowca Świętokrzyskiego. Władze miasta przekonują, że festiwal ma przed sobą dużą przyszłość. Olbrzymie podziękowania dla pani Elżbiety Baran, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, za kontynuowanie tego festiwalu, za jego jakość, za jego przygotowanie. Zresztą ten festiwal, pamiętam, 10 lat temu to był jej autorski pomysł. Tegoroczny 10. już Wielki Ogień był nie lada gratką dla miłośników muzyki. Przez 3 dni Ostrowiec Świętokrzyski był miastem, w którym królował blues. Honorowy patronat nad festiwalem objął prezydent miasta Jarosław Burczyński.